Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Położony w spokojnej dzielnicy Mississaugi dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną rodzinną atmosferę, włącznie z domową polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamienne i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się na plaży przy restauracji Orbit po przeciwnej stronie Starsky One w Mississauga. Z okazji 5. rocznicy katastrofy smoleńskiej Klub Gazety Polskiej Metropolii Torontońskiej zaprasza na pikietę przed Konsulatem Generalnym Polski przy 2063 Lakeshore Boulevard West w piątek 10 kwietnia o godzinie 17:50. Organizatorzy proszą o przyniesienie flag i banerów. Podczas pikiety odmówiony zostanie różaniec za duszę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz 95 osób, które wraz z nim zginęły pod Smoleńskiem. Po demonstracji o godzinie 7 wieczorem w kościele świętej Teresy przy 11 ulicy odprawiona będzie msza święta w intencji ofiar niewyjaśnionej dotąd tragedii. Konferencja Polskich Księży na wschodnią Kanadę zaprasza na pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie na Kaszubach w sobotę 11 kwietnia z okazji Święta Bożego Miłosierdzia. Uroczystej mszy świętej przewodniczył będzie oraz Słowo Boże wygłosi ksiądz biskup Rafał Markowski. Autobusy odjadą z polonijnych ośrodków, m.in. z parafii św. Maksymiana Kolbe w Mississaudze, św. Kazimierza w Toronto, św. Jadwigi w Oszawie. Autobus organizuje również Rodzina Radia Maryja. Program pielgrzymki, godzina 11, różaniec. O godzinie 11:30 uroczysta msza święta, a o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Zespół pieśni i tańca Biały Orzeł zaprasza na zabawę Big Fat Folk Tap w sobotę 11 kwietnia o godzinie 6 wieczorem w sali litewskiej przy 2185 State Bank Road w Mississaugze. W czasie imprezy oprócz zabawy tanecznej z zespołem Corona Band Jasia Góry, młodzi tancerze zaprezentują w humorystycznej formie ciekawe tradycyjne obrzędy i zwyczaje, jakie w latach 70. można było spotkać na weselnym przyjęciu na ulicy Roncesvalles. Osoby w strojach z tamtych lat mile widziane. Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza na uroczystości upamiętniające 75. rocznicę mordu katyńskiego i 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej w niedzielę 12 kwietnia. O godzinie 11 w kościele św. Kazimierza przy Roncesvalles Avenue odprawiona zostanie msza święta za pomordowanych w Katyniu i ofiary tragedii smoleńskiej. Po mszy świętej przemarsz pod pomnik katyński, gdzie około godziny 13 odbędzie się uroczystość związana z upamiętnieniem tych tragicznych wydarzeń, złożenie wieńców, zapalenie zniczy oraz apel poległych. Do obchodów 75. rocznicy mordu katyńskiego i 5. rocznicy katastrofy smoleńskiej zapraszają także Komitet Honorowy Pamięć i Zobowiązanie Smoleńsk 2010, Katyń 1940 oraz Polonia dla Prawa i Sprawiedliwości. W piątek 10 kwietnia o godzinie 16 w Humber Bay Park przy Lakeshore Boulevard West w Etobicoke odbędzie się poświęcenie miejsca pod drzewo pamięci ofiar oraz odczytane zostanie podziękowanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Również w piątek 10 kwietnia o godzinie 19 w siedzibie gminy pierwszej Związku Narodowego Polskiego przy 71 Judson Street odbędzie się spotkanie z profesorem Wiesławem Biniendą, współpracującym z zespołem parlamentarnym badającym katastrofę smoleńską. W niedzielę 12 kwietnia o godzinie 13 w kościele św. Eugeniusza de Mazen w Brampton odprawiona zostanie msza święta, a po Eucharystii pod tablicą pamięci ofiar Katynia i Smoleńska złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze.
Parafia świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze zaprasza na uroczystą mszę świętą z okazji 10. rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II oraz 1. rocznicy jego kanonizacji w niedzielę 12 kwietnia o godzinie 11. Mszy świętej przewodniczył będzie i homilię wygłosi ksiądz biskup Rafał Markowski z Warszawy. Zawiadamiamy Państwa, że 12 kwietnia o godzinie 15 w kościele świętego Eugeniusza de Mazenow w Brampton i 19 kwietnia o godzinie 15:30 w kościele świętego Gabriela w Burlington wykonane zostanie oratorium Jezu ufam Tobie, skomponowane przez Wojciecha Bochenka według dzienniczka świętej Faustyny. Solistom towarzyszył będzie wieloosobowy zespół instrumentalny oraz połączone chóry Cantabile z Oakville i Symfonia z Hamilton pod dyrekcją Marii Leśniak. Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo nr 8 w Ottawie, zaprasza na 33. konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży do lat 16 w niedzielę 19 kwietnia o godzinie 15 w Domu Polskim SPK przy 379 Waverly Street. Na uczestników czekają medale, dyplomy i nagrody. Zgłoszenia do 15 kwietnia u pani Ewy Zadarnowskiej pod podanym numerem telefonu. Radio Maryja zaprasza na bankiet wielkanocny w niedzielę 19 kwietnia o godzinie 4 po południu w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze oraz na mszę świętą z udziałem gości z Torunia i Chicago, jaka będzie sprawowana przed bankietem o godzinie 2:30 w kościele świętego Maksymiliana Kolbe. W programie bankietu spotkanie z gośćmi Radia Maryja z Torunia i Chicago, loteria, do wygrania m.in. 40-calowy telewizor, obiad przygotowany przez Jana Gromadę oraz koncert wielkanocny pod tytułem Źródło Miłości w wykonaniu Kingi Mitrowskiej. Bilety do nabycia w sklepach Something Special na plazie Wisła, Health from Nature na Roncesvalles Avenue oraz w Centrum Kultury. Dochód z bankietu przeznaczony zostanie na Radio Maryja w Polsce. Rodzina Radia Maryja w Kanadzie zaprasza też na pielgrzymkę do Wilna na ontaryjskich Kaszubach 11 kwietnia. Informacje i zapisy u pani Joanny Strzeżek pod podanym numerem telefonu. Z okazji 1. rocznicy kanonizacji oraz ustanowienia Dnia Jana Pawła II w Kanadzie, Katolickie Radio Rodzina zaprasza na fascynujące konferencje z udziałem papieskiego fotografa Arturo Mari. Nie relacja fotograf, papież, ale rodzina. No i raportu fotografu il papa, no la famiglia. W programie piątek 24 kwietnia o godzinie 20 Kościół świętego Eugeniusza de Mazenow, konferencja w języku polskim. Sobota 25 kwietnia o godzinie 20 parafia świętego Maksymiliana Kolbe, film i konferencja w języku angielskim. Niedziela 26 kwietnia o godzinie 14 kościół świętego Kazimierza, konferencja w języku polskim. Niedziela 26 kwietnia o godzinie 20 kościół świętego Maksymiliana Kolbe, spotkanie z młodzieżą w języku angielskim. Więcej informacji w redakcji Radia Rodzina, telefon 416 588 0555. Fundacja Polish Orphans Charity zaprasza na jubileuszowy 15. doroczny Bal Poloń w sobotę 25 kwietnia od godziny 6 wieczorem w Fairmont Royal York Hotel przy 100 Front Street West w Toronto. W programie cicha aukcja, występy artystyczne i dancing. Podczas balu przekazana zostanie dotacja na rzecz pokrzywdzonych przez los artystycznie uzdolnionych dzieci z katolickich szkół w Toronto. Informacje i bilety pod podanym numerem telefonu i stronie internetowej. Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Toronto zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe w celu utrzymania i promocji Fundacji Jana Pawła II z siedzibą w Watykanie. Informacje na temat działalności Fundacji oraz sposobu dokonywania wpłat znajdą Państwo na podanej stronie internetowej. Za przekazane dotacje mogą Państwo otrzymać zaświadczenie do odpisu podatkowego. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym świątecznym wydaniu Polskiego Studia. Życząc Państwu miłych, wesołych świąt Wielkiej Nocy, kosza kolorowych pisanek i mokrego dyngusa, żegnam się. Do zobaczenia.